Yo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Jingis, a to jest, moi drodzy, Kolat. No, troszeczkę już go nie było na kanale, ale powiem wam szczerze, że ta historia mnie jednak tak zaintrygowała, że chcę tą grę skończyć i zorientować się, gdzie podziali się ludzie z tej wyprawy tutaj i co się z nimi stało przede wszystkim, co się z nimi stało. To naprawdę ta gra tak troszeczkę psychologicznie mnie dobija, psychicznie, bo nie jest to jakiś taki typowy horror, gdzie wyskakują na was hordy, nie wiem, zombiaków, duchów, inne rzeczy, ale ma tutaj takie, cały ten klimat, który mnie tutaj otacza, czyli ta zima tutaj, to wszystko, no to sprawia, że no naprawdę no dzieje się coś takiego w głowie niedobrego, no, bynajmniej u mnie, więc postanowiłem ją troszeczkę przerwać, no ale wracamy. Wracamy i będziemy dzisiaj dalej podążać śladami. Jesteśmy w tej chwili na tej pozycji 31 na 59 przy tym obozowisku. Na razie to nie wiem, czy my się możemy gdzieś jakiegoś innego obozowiska. Nie, moglibyśmy się tepnąć tak w ten sposób przenieść, ale nie za bardzo. Nie za bardzo chcę zwiedzić ten środek tutaj, co jest. Bo powiem wam szczerze, że ja nie pamiętam, czy ja tam byłem. Więc udajemy się. Udajemy się do środka. Patrzcie, jakieś narty. Kiki, okulary, rzeczy zostawione pewnie przez te osoby z ekipy. I ten mnie to prowadzi, jesteśmy na środku. To w tej grze jest takiego, co mnie, no powiem szczerze, no denerwuje mnie po części w tej grze, to że niejednokrotnie nie wiem po prostu, gdzie jestem, co mam robić, bo gra nie ma w sobie jakiejś takiej nawigacji, wiecie, która by spowodowała, że jest ten namiot, która by spowodowała, że naciskając mapę, ja się widzę, wiem, gdzie byłem mniej więcej ostatnio, czyli tutaj, skąd chcę dojść do tego, i tu mam dwie ścieżki takie prowadzące i teraz nie wiem, którą się udać, chyba bardziej bym się udał tą ścieżką. Jakiś most. Mamy jeszcze dwa nieodkryte miejsca. Jedno jest tutaj. 62-47. 2-47, czyli tu. Drugie miejsce według tego, co tutaj nieodkryte, to jest 51 według mapy. 30, a 51-30 jest tu. W tym miejscu. I zobaczymy. Na razie pójdziemy, zwiedzimy ten tutaj okrąg z tymi kamieniami. Nie wiem, co tam jest, ale coś tam się świeci. Pewnie zaraz się zaświecę i ja. Pewnie coś tam będzie chciało mnie zabić. Już słychać, że jest nieciekawie. Ale idźmy, wiemy. Jesteśmy twardzi, nie damy się. Co jest w ogóle? O, kamień, co to jest tutaj? Nie. Nie wiem. Nic tu nie ma. Muzyka jak zwykle zatrważająca. I znaki, zobaczcie. Symbole. Kolejny. Jeszcze jeden. W środku ten kamień, jakimś takim żarzącym się, nie wiem. Widzę ten wiatr, to też jest niezły. Jeszcze dobrze idę. Stąd ja przyszedłem też od tego, bo ja się zaraz lubię się gubić właśnie. No chyba tak, ale sprawdźmy jeszcze raz. Nie, tędy, dobrze. No to musimy w tą stronę podążać, jakąś ścieżkę tam znaleźć. Teraz którą? Mi chodzi o tą ścieżkę, moi drodzy, tą pierwszą. Czy ona będzie prowadziła dopiero przed ta ścieżka tutaj, jakby to będę rozkminiał. Przepraszam, że tutaj u was, to moim zdaniem jest to. To jest jakiś tunel. Ale ja chcę za wszelką cenę pójść tą ścieżką. I muszę iść na ten.
Tak. To nic, no idziemy. Zobaczymy, co nas tam czeka, na nas tam czeka dalej. Kamienie poukładane, nie wiem w jakim celu. Jesteśmy w sumie już za... Tam jest jakaś jakby latarnia. Mogę ostrości złapać wzroku na tym przedmiocie. Ale idziemy tędy, dobra, trudno. Pójdźmy tędy. Jest coś jest... świecącego. Tak było rozwidlenie dróg, widzicie? Jedna prowadzi do góry, a druga tędy. Według mapy to nie jest tu. Dobra, trudno. Zobaczymy, idziemy na razie tą drogą. Jesteśmy za kamieniami. Ale to nam przede wszystkim chodziło, żeby być za kamieniami, tak? Właśnie. Tędy, tędy. Mapa. No, ostro tak to nie skręca. Nie, nie, nie tędy. Wracamy. To nie jest ta droga. To jest fajne, że podczas zmęczenia, zobaczcie, jak pobiegnę kawałek, ja tracę później ostrość widzenia, czyli jest takie zmęczenie organizmu. To chyba będzie tędy. I tą drogą. Jakby... Znajdziemy zaraz. To jest most. Most. I idąc w tą stronę, widzimy most, czyli... My ten most po tej stronie, tak? By wychodziło. To jest ten most? Tak. Dzieje, bo szliśmy w dół. Dobrze, ten most albo ten. Nie. Widzimy go po prawej stronie, po lewej stronie, słuchajcie. To jest to. Aha, no dobra, idźmy. Dajmy się wokół, czy czasami czegoś tutaj nie znajdziemy, jakieś kolejne notatki, kolejne podpowiedzi. Nie możemy. Znowu złodzieszcze dźwięki. Pojęcia, że to takie są te dźwięki po prostu, że zamiera i jeży się włos na plecach. Możemy iść? Możemy. Nie wiem, czy dobrze robię, że tędy akurat idę. Nie lepiej było tamtą drogą w dół podążać. Zaświeciło. Poszliśmy do... Gdzie myśmy mogli teraz dojść? No nie wiem po prostu. Była ta droga bardziej krętna, to jest taka. Nie. Wracam. Wracam, moi drodzy, wracam, nie idziemy tą drogą jednak, pójdziemy drugą. Nie wiem, przebłysk, nie wiem co to. Nie mam zielonego pojęcia. Zaraz wyjdziemy stąd. I szczeliny pomiędzy tymi skałami, pójdziemy tą drogą.
Ale tą drogą nie mamy dokąd. Zobacz, to by się koniec. Kończy nam się ta droga, no więc... Nie za bardzo. Wróćmy. Tu jest jakaś droga. No nic. Mamy jakiegoś przejścia. Musisz ten uskok pewnie. Tak? Tu jest już ten uskok. Nie wiem, co mam tutaj robić. Jest ten most. Pod nim był uskok, pewnie się zabije. No tak, to jest git. Na pewno nie ten droga. Wejdźmy. Damy radę. Mostem. Nie przypominam naprawdę. Wie. Według ci. Bo tu wieje. Ostro. Zobaczcie te. Wyglądają w czaszki. To ja tutaj byłem już kiedyś. A, czekajcie, bo tu był jeden most, tam jest drugi most. Mapa, no muszę to, muszę sobie gdzieś określić, gdzie ja jestem w ogóle. Tym zakrętasem pobiegłem. Dwa mosty blisko siebie. Wyglądało, że jestem gdzieś tu, o w tym miejscu. Okay. Dobra, wróćmy się, moi drodzy, bo tutaj dalej już nam się droga kończy. Wróćmy się do tamtego mostu i pójdźmy w drugą stronę. Przepraszam was bardzo. Zobaczmy. Tę przeciwną stronę. Po mostu my dojdziemy do czegoś bardziej nieznajomego, bo te czaszki ja sobie przypominam. Nawet mówiłem chyba, że nieźle to jest zrobione. Dobra, powoli. Spocznij, spocznij. Mi się wydaje, że ja to pamiętam. Teraz wkręty. Nie. Tu zejdziemy w dół. Zrobić. Nie było to miejsce, gdzie się zawiesiłem w tej choince schodzone w dół? Nie wiem, gdzie ja jestem. Po prostu powiem wam szczerze, że się chyba zgubiłem. No dobra, pójdźmy tędy. No zobaczmy, może gdzieś to prowadzi. Nie wiem, dokąd. Tu nie, tu nie mamy dróg. Tu już w ogóle nie wejdziemy z powrotem. To jest kolejną rzeczą, która mnie... Nie, wejdę, zobaczmy. Wejdę, da radę. Kachy. Tak, tak, tak. Dobra, idziemy tędy. Tam na dole będzie nas czekało. Da się po tych kamieniach. Spokojnie mogę tędy przejść. Hmm. Tu nie ma żadnego dalej przejścia. Ostrożnie z tymi drzewami, bo pamiętacie w jednym z odcinków. Ja po prostu zbugowałem w drzewie i nie mogłem z niego w ogóle się wydostać. Nie wiem. Będzie też nic.
Nieźle. Po prostu nie wiem. Utknąłem. Tak jakby. Nawet nie tak jakby, tylko utknąłem, bo nie wiem, gdzie mam iść dalej. Kiedy schodziłem, pamiętam chyba, że w tym drzewie niżej się zawiesiłem. Dobra, idźmy na górę. Próbuję tam jeszcze wrócić do tych kamieni, zobaczyć, czy tam dalej nie ma jakiejś drogi prowadzącej dokąd. Że ja jednak wybieram nie tą drogę, którą trzeba, bo według mapy... Dobra, według mapy są w sumie dwie, ale jest jeszcze tutaj ta droga. Proszę, ten sposób mi nie odpowiada. Jest jeszcze tu, po tej stronie tych aut. Ale tu mamy dwie. One nie są dostępne jedna do drugiej, więc... Może od tych aut gdzieś tam... Wejdźmy przez most. Nie mamy dalej nic, więc musimy iść tędy. Wracać do... Wracać do naszych aut. Idźmy tutaj bliżej tej prawej krawędzi teraz. Może bliżej, idąc najbliżej tej krawędzi, będziemy mogli dostrzec jakąś inną ścieżkę. Przez las? Przez las też nie za bardzo, bo już się kończy. Nie wiem. Zresztą kamienie będą znowu widoczne. Chociaż... Słuchajcie, szedłem tą ścieżką. No dobra, zobaczmy. Tu jest jeszcze może jakaś ścieżka. Nie, tu nie ma. Tu to skał. Tu też nie ma. Już jest możliwość, że pójść tam na prawo do góry tą ścieżką. No i tak tutaj jest ta ścieżka, ale to ta... Mi się tak wydaje. To bardzo mi się wydaje, że to jednak nie będzie tędy droga. Zobaczmy w ogóle. Zbadajmy ten teren i okolice. I tu jest jeszcze ścieżka. No ale ta ścieżka... Dobra, odpocznij, nie denerwuj, nie rób durnot. Ale ta ścieżka... To jest święcie przekonany, że to jest to. Nie wiem. Po prostu głupieje. Ta gra mnie po prostu, no, naprawdę rozwala, no. Pójdźmy kawałek, no, zobaczmy. Może to jednak się okaże, że idziemy teraz w dobrym kierunku. No, nie sądziłbym. Nie sądziłbym, że idę w dobrym kierunku. Zmienia się muzyka. Jakbyśmy do czegoś się zbliżali. Do czego? Do jakiej kolejnej zagadki? Mapa. Idąc tą ścieżką. Idziemy do jakiegoś kamienia, no tak jakby tu bylibyśmy. Mamy do okrążenia ten kamień w lewą stronę. Wybrałem cię. O. Jesteś wyjątkowy. Jesteś taki jak ja. O. Tracisz zmysły, przyjacielu. Posuwasz się w przepaść. I nie ma nikogo, kto by ci podał rękę. A na dole czekam na ciebie tylko ja. I co? Idziemy w dobrym kierunku jednak. Ktoś mnie wybrał. Nie, no właśnie to, co było powiedziane, tracisz zmysły. Ja przy tej grze naprawdę, no, no dzieje się coś złego ze mną. Tutaj będą te kamienie, tak? A. Dobra, no to idźmy tam dalej.
Nie wiem. Nie odkryłem moim zdaniem jeszcze dwóch miejsc. Ucichło to wszystko, ale... Knieżyca trwa sobie w najlepsze. Nie tyle dokąd. Prawo, lewo. Nie, tam nie przejdę. Problem się rozwiązał sam. Problem się rozwiązał sam, moi drodzy. Zobaczymy. Dokąd nas to prowadzi? Noc totalna. Nie idę w ogóle. Dokąd to wszystko zmierza? Tędy nie przejdziemy. W dół, czekajcie, do końca jest coś. Matko i córko, co myśmy tutaj znaleźli? Jakaś notatka. A w którym miejscu? Zobaczmy na mapie. Wytrwanie. Jest jakaś notatka. Dobra, ale wyjdźmy, nie będę tego czytał, bo naprawdę mi się nie chce. Ale chcę zobaczyć na mapie, gdzie ja mogę być. Tu jestem gdzieś chyba. Tamten nie ze, z tych dwóch żadna nie zginęła. Z tych dwóch miejsc wszystko jest dalej. Albo tu. No, jakimś takim rozwidleniu, to bardziej tutaj, gdzieś na górze. Dobra, ale co my tu jeszcze mamy? No, to się zabije, jak zejdę. To na pewno. Wejdziemy do góry. Było? Znowu kilki, zobaczcie. Albo ja naprawdę jestem w zupełnie innym miejscu, niż mi się wydaje. Też. Też się... Tu jest grana teraz. O co tu chodzi? Na dole ma czekać na mnie. Używaj shifta, bo że będzie potrzebny zaraz do jakiejś ucieczki. Idźmy tutaj do góry trochę. Więc chodźmy na ten dół na razie sam. Już na górze jeszcze zobaczymy. Gdzieś na tej wysokości tam brałem tą notatkę. A co to? Ja tu byłem. Nie wiem, gdzie to jest. Nie, no nie byłem tu. 61N32. Mapa.
Nie mam takiego znacznika w ogóle. 61N. 61. 61N. 10-2. To jestem tu? Jakim cudem? Chociaż koniecznie nie, no dobrze. Bardzo dziwnie to się wszystko tutaj mnie. No ale... ja mogę tu zrobić? To są jakieś drzwi, które są, nie są otwarte. Mało przyjemne, wiecie? Arty. Nic nie ma. Weźmy tu. Też nic nie ma. Żadnej kolejnej notatki. To jest po prostu niesamowite, co się w tej grze wyrabia. To ta jaskinia jest nie do przejścia, jest cała. Nie ma wyjścia z niej. Wiem, że może tak delikatnie po górę da się wspiąć, ale... ale się nie da. Zobaczymy dalej. Gada, to już tutaj tak dziwnie szepcze do mnie. Wybiegnijcie, jaskini, proszę cię. Trzeba uważać właśnie z tym bieganiem, żeby nie tracić tej wytrzymałości całej. No i co dalej jest? Przejście między skałami. Ja nie wiem, czy to mnie w ogóle prowadzi. No biegnę i 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 końca nie widać. Jest teraz koniec. No to się zabije, jak będę tam schodził. Na 100%, chyba że bokiem tędy. No trudno, jak się zabije, to zginę. No co zrobić? Chociaż nie, no zobaczcie, mogę zejść tędy. Aha, dobra. Tutaj, dobrze. No i tu. Okej, okay, zlazłem. Nie zlazywowywałem. Idę do dołu. Szanić to idę do dołu. Jak godzinności teraz w ogóle nie wiem, gdzie jestem. Zabijcie mnie, ale ja nie wiem, gdzie jestem. Nie mam pojęcia. Po prostu w tej grze się zgubiłem. Nie wiem. W dół. Jest droga prowadząca do dołu, więc idziemy do dołu. To będzie jeszcze lepsze rozwiązanie. Dobra, znalazłem. Gdzieś. Czyli idą. Jakieś przejście między... kałami. Teraz do góry znowu. Ekstra. A, tędy... ja tu już byłem, pamiętam.
Gdzie jest ten kamień? Tylko będzie ścieżka druga? Chyba nie. Chyba nie jest ten kamień. Gdzie zaraz zobaczymy. Jest jakaś ścieżka, można przejść obok niego. Powiem wam szczerze, że ciężko mi się w tą grę gra i ciężko mi się znajduje tutaj jakieś podpowiedzi teraz. Dobra, w dół. Nie wejdę. Nie jest ten kamień czasami. Ja sobie idziemy dookoła, zaraz zobaczymy. Wydaje, że to właśnie może być on. No, widzę jaskinia. Że coś tu gada. Bez przesady. Dobra, możecie wyjść z mojej głowy, bo ja mam dość takich głosów. Nie wiem, po prostu nie mam zielonego pojęcia, dokąd ja mam tutaj dotrzeć. Muszę jakiś sobie punkt odnaleźć. Orientacyjny. Gdzie? Tego szukać. Chodźcie, spójrzmy. To była zmiana muzyki. Do wprowadzenia takiego niepokoju, że coś się może za chwilę stać. Co ja zrobię? Dobra, spróbujmy zejść tędy. Po tych skałach. Jak on mnie to doprowadzi, jestem ciekawy. I też jest zejście. Okej. Okay. I też. Myślę, że dajdę dowód tego kółko sobie po prostu. No, jestem tu. Tak. Wywalnąłem kółko i to niezłe. Tu drewnianki, zobaczcie. Wróciłem. Ekstra, nie? Dojdźmy jeszcze raz do tych kamieni. Gra mnie rozpierdziela po prostu, naprawdę. I fizycznie, i psychicznie. Męczę się przy niej totalnie, ale naprawdę, no, historia jest tak... Tak chcę zorientować się i dowiedzieć się, co się stało z tymi ludźmi, że chyba to jest silniejsze od tego, że gra mnie po prostu męczy. Dużo biegania w tym odcinku, no ale no co zrobić? Muszę gdzieś coś odnaleźć, jakąś drogę do... zewnętrzną, której do tej pory jeszcze nie odnalazłem. Nie wiem, co dalej. Co dalej? Ja mam się, że nie mam zielonego pojęcia, co tu dalej zrobić. Wydaje mi się, że wszystko zrobione, jak powinno być. A. Coś takiego, taka zagwozdka. Dobra, myśmy szli wtedy w tamtą stronę. Teraz pójdziemy tą drogą w prawo. Niech on sobie odpocznie. To nie była ta droga, ale tam dalej jest ta droga w prawo właśnie. Zaraz ją odnajdziemy. I przy niej po prostu zakończymy odcinek i będziemy kolejnym szukali tego, co nas tutaj woła, ciągnie, w ogóle inne rzeczy, wiecie. Tu nie wejdę w ogóle. Mimo tego, dobra. Skoro tam nie wejdę, to...
Nie będę. Próbował, no na siłę tam nie można nic. Jest. No i to jest ten kamień, tak. Już kojarzymy, gdzie jesteśmy. No nic, moi drodzy, dziękuję serdecznie za oglądanie. Pytaliście, kiedy będzie kolat, więc proszę bardzo, kolat jest z powrotem. I tą grę na pewno przejdę. Zapraszam was do lajkowania, subskrybowania, pisania komentarzy. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Na chwilę obecną to tyle. Dżungi z wam mówi serdecznie ją. Chudziutkie papa i do kolejnego razu. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć. Jo.